Cześć! W tym filmie pokażemy, jak wygląda skansen holenderskiej osady, który prezentuje, jak wyglądały budynki i wiatraki w złotym okresie Niderlandów, a także jak obecnie wytwarza się słynne drewniane holenderskie buty. Zandschans leży na północ od miasta Zaandam. Najłatwiej tam dojechać pociągiem z Amsterdamu lub wybrać podróż promem o nazwie Zand Ferry. Oprócz wiatraków, niemal wszystkie budynki są stylizowane na XVII-wieczną wioskę holenderską. Całość poprzecinana jest oczywiście kanałami pełnymi wody. Jest śliczny mostek, zagroda ze zwierzętami, owce na pastwisku oraz kilka muzeów. Na terenie skansenu jest kilka budynków, które prezentują dokładnie jakąś rzecz. Mamy więc Muzeum Wiatraków, warsztat do robienia butów z drewna wraz z przykładami dawnych drewniaków, Muzeum Starych Zegarów i kilka innych. Są też ogrody. Spacer wąskimi uliczkami jest niezwykle przyjemny. Mamy wrażenie przeniesienia się do dawnego holenderskiego miasteczka. Na terenie skansenu możecie też spróbować pysznego kakao i zjeść przekąskę. Polecam! W Muzeum Drewniaków możecie zobaczyć kolekcję butów z różnych okresów historycznych i różnych regionów Holandii. Od roboczych drewniaków, aż po pięknie żłobione ślubne dzieła sztuki. Muzeum jest niewielkie. Zwiedzicie wszystko w 15 do 30 minut. Potem jest sklep, ale także cykliczna prezentacja wyrobu drewniaków. Pokazywany jest nowoczesny proces wykrawania obuwia z drewna. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału i obejrzenia pozostałych filmów. Cześć!